Martyna była tego dnia jakaś przybita. Wszystko wydawało jej się smutne i pozbawione znaczenia. Czuła się zdołowana pomimo tego, że pogoda była idealna i wszyscy dookoła cieszyli się ciepłymi promieniami złotego jesiennego słońca. Kobieta wiedziała, że nie powinna się zadręczać, ale nie mogła zrzucić tego ciężaru ze swojego serca. To była druga rocznica. 2 lata temu straciła cząstkę siebie i to, co było dla niej najcenniejsze. To wtedy, w tamten pochmurny, deszczowy dzień, zginął jej 3-letni synek. Martyna zabrała go na spacer do parku, gdzie bawili się razem skacząc przez kałuże i pluszcząc z nich kaloszami. Matka tylko na moment spuściła synka z oczu i nie zauważyła, że zbliżył się do pobliskiej drogi. Wszystko stało się tak szybko. Klakson ciężarówki, odgłos hamowania, potem krzyki przechodniów. Nim się spostrzegła, była już na miejscu. Chwilę później leżała zwinięta w pozycji embrionalnej w błotnistej kałuży, a deszcz padał na jej zrozpaczoną twarz, przez co nie można było odróżnić łez od kropli wody. To było 2 lata temu, ale wracająca z cmentarza kobieta wciąż nie mogła przestać myśleć o tym, co się wtedy stało. To moja wina, zadręczała się w głębi serca. Gdybym go lepiej pilnowała, to wtedy... Rozmyślała, wpatrując się w miejski ruch przez szybę mknącego drogą autobusu. Kiedy wróciła do domu, przywitała ją zupełna pustka. Mąż zostawił ją kilka miesięcy temu, ponieważ obwiniał ją o to, co się stało. Martyna nie miała do niego żalu. Była po prostu taka samotna. Umieszczone na kominku zdjęcia byłego męża i syna, których nie mogła się pozbyć, jeszcze bardziej pogłębiały uczucie samotności. Jedynym pocieszeniem był kot Filip, którego kupiła w prezencie synkowi na tydzień przed wypadkiem. Czarny futrzak zbiegł na dół, gdy tylko ją usłyszał i mrucząc otarł się o jej nogę. Martyna od razu wzięła zwierzaka na ręce i przytuliła jak własne dziecko. Kobieta usiadła zmęczona na kanapie, włączyła telewizor i otworzyła dzisiejszą gazetę. Ani jedno, ani drugie nie poprawiło jej humoru. Na jej ulubionym kanale leciał właśnie maraton horrorów, a w gazecie pisali o serii brutalnych morderstw, które wydarzyły się w jej okolicy. Na zewnątrz robiło się już ciemno, dlatego Martyna postanowiła szybciej położyć się spać. Wyłączyła telewizor, odłożyła gazetę na stół i już miała pójść przed snem do łazienki, kiedy nagle... Ktoś niespodziewanie zadzwonił do frontowych drzwi. Kobieta podeszła do nich i spojrzała przez wizjer. Nikogo nie zobaczyła, dlatego zdecydowała się je otworzyć i sprawdzić, czy kogoś nie ma na zewnątrz. Kiedy tylko otwarła drzwi, zobaczyła stojącego na wycieraczce chłopczyka. Mógł mieć około 3 lat. Miał ciemne włosy i głębokie, czarne oczy. Chłopczyk był zbyt słabo ubrany jak na tę porę roku i zdawał się być głodny. Patrzył na nią hipnotyzującym wzrokiem, przyciskając do klatki piersiowej starego misia, wypełnionego najpewniej trocinami. Martyna stała przez chwilę oniemiała, a kiedy otrząsnęła się z tego stanu, natychmiast schyliła się do wysokości dziecka. Co się stało? Zapytała z troską. Gdzie twoi rodzice? Dlaczego nie masz kurtki? Chłopiec nie odpowiedział, tylko spojrzał na nią ze smutkiem. Proszę, pozwól mi wejść. Powiedział niemal łkając. Tak, proszę, wejdź do środka. Kobieta bez zastanowienia otwarła szeroko drzwi i ruchem ręki zaprosiła chłopca do domu. Martyna od razu zaprowadziła malca do dużego pokoju. Przedstawiła się mu, ale nie udało jej się poznać jego imienia. W pewnym momencie do pokoju wszedł Filip. Kiedy kot zauważył dziecko, od razu zaczął głośno syczeć i stroszyć sierść. Chłopiec patrzył na niego, ale w jego oczach nie widać było ani grama strachu. Kobieta szybko wzięła zwierzaka na ręce i uspokoiła karcąc, po czym położyła go na tapczanie.
Nie bój się. On nic ci nie zrobi. Po prostu jest zazdrosny. Szepnęła do chłopca. Kobieta pogłaskała dziecko po głowie w taki sam sposób, jak zwykła to robić swojemu synkowi i udała się do kuchni celem przyrządzenia gościowi czegoś na ząb. Kiedy wróciła, chłopiec zniknął. Kota również nigdzie nie było. Martyna nawoływała obu bezskutecznie, a kiedy odkryła otwarte drzwi, pomyślała, że chłopiec się przestraszył i uciekł, a kot również skorzystał z okazji na wycieczkę. Od razu zadzwoniła na policję z informacją o wałęsającym się po okolicy 3-letnim chłopcu, po czym poszła spać. Około godziny 3 w nocy usłyszała drapanie do okna. Sądząc, że to Filip wrócił, otwarła je na oścież, ale zamiast swojego kota zobaczyła jego rozciągnięte na gałęzi zwłoki. Jej serce zaczęło mocno bić. Chwilę potem usłyszała jakiś szmer pochodzący z parteru. Chwyciła pierwszą pod ręką rzecz i powoli zeszła na dół. W domu nikogo nie było. Martyna sprawdziła to dokładnie i kiedy chciała już wracać na górę, zobaczyła tamtego chłopca stojącego na schodach. Jego oczy były czarne niczym smoła. Czarne do tego stopnia, że białka i tęczówki nie były w ogóle widoczne. W miejscach oczodołów widać było tylko dwie puste dziury. Nagle dziecko otworzyło usta i wydało z siebie przeraźliwy pisk, który ogłuszył kobietę. Ledwo przytomna poczuła, jak coś zaciska się na jej szyi. Poczuła przyjemny ból. Nie walczyła z nim. Coś ciepłego i lepkiego zaczęło spływać po jej ciele. Spojrzała na chłopczyka i ujrzała jego twarz pokrytą jej krwią i zakrwawionego misia w jego ręce. Jej wzrok stał się rozmazany. Kiedy po raz ostatni spojrzała na chłopca, zobaczyła swojego nieżyjącego syna. Maciuś, Maciuś. Dotknęła delikatnie jego twarzy. Maciuś, mama, mama już do ciebie idzie. Następnego dnia zmasakrowane ciało Martyny zostało odnalezione w domu, rozrzucone po wszystkich pokojach. To było kolejne z serii makabrycznych morderstw, o których pisały gazety. Sprawca i motyw pozostawały nieznane, nie znaleziono też żadnych śladów zabójcy. Dlatego serię morderstw nazwano sprawą Wampira z Przedmieścia.